Siema, siema, Tajtory, witajcie w drugim odcinku na moim kanale z Growbola w prawdziwym życiu. Dzisiaj pogramy sobie w piłkę z moją kobitką. Hejo! Tak jest, mocny pojedynek będzie, ja kontra ona, zobaczymy kto wygra. Jak mnie porobisz, to będzie przypał. Będziemy z łatwością porobiony będziesz. Jak dobijecie pod tym odcineczkiem 3000 łapek w górę, no to lecimy na boisko do kosza i spróbujemy pograć w koszykówkę w prawdziwym życiu. Więc to zależy od was, jeśli chcecie, koniecznie lajkujcie. Zanim przejdziemy do pierwszego wyzwania, ja mam wyzwanie dla was. Jeśli podbiję piłką 10 razy żonglerkę, no to wy zostawiacie suba na moim kanale. Więc mam nadzieję, że mamy umowę, let's go, liczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. No więc 10 kapek zrobione, trochę drewnianie. Serio, źle się gra w tych butach. Nie, że zganiam na buty, ale jest ciężko. Lecz mam nadzieję, że subika zostawicie i już przechodzimy do pierwszej konkurencji. Pierwsze wyzwanie jest proste. Za mną mamy linię. Ta oto, biała linia. I tam jest moja kobita, jak widzicie. Ona stoi na drugiej linii. I z tej linii musimy kopnąć idealnie, żeby piłka zatrzymała się na tej białej linii. Po prostu kogo uderzenie zatrzyma się bliżej białej linii, ten wygrywa. Zobaczymy, jak nam pójdzie, więc co, jesteś gotowa? Dobra, to możesz strzelać. Ja będę to nagrywał, ty zaczynasz. Uwaga widzowie, podchodzi do strzału, skup się, nie za mocno, nie za lekko. Uwaga, uwaga, kopnięte. Ej, dobry, co, nie gadaj. Ej, co jest? Brawo. Patrzcie, jak blisko. I co powiesz? No ja jestem piłkarką. Ty pewnie grałaś wcześniej w piłkę. No widzicie widzowie, co jest grane. Minimalnie, dobra, zapamiętaj, teraz ja kopię. No, teraz Tori. Teraz moja kolej widzowie, obym tego nie zepsuł, nie? Bo jak z tobą przegram, to będzie wyszedł. Uwaga. Ej, co jest? Ej, co z ciebie za piłkarzyk? 1-0 dla ciebie. I co, jesteś szczęśliwa? Bardzo. Ale w tym wyzwaniu rund będzie więcej, bo gramy 5 rund w tym wyzwaniu, później przejdziemy do drugiego wyzwania, więc oglądajcie do końca, nie możecie tego przegapić. W ogóle patrzcie, jakie mamy piękne boisko. No powiem wam szczerze, nic tylko grać, a wy napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony klub piłkarski, to postaramy się przypiąć serducho. To lecimy z drugą rundą, ale może teraz, żeby było ciekawiej, oddalmy piłkę o krok w tył. Hop, robimy krok do tyłu i będziemy tak cały czas powiększać przez 5 rund. Dobra, lecisz, zobaczymy, jak ci pójdzie. Oj, teraz to chyba za mocno trochę. No powiem tak, no blisko, nie jest źle. Znając mnie, to jeszcze przegram. Dobra, więc robimy równy krok, żeby nie było. Proszę no, bardzo. No. Hop, i teraz spróbujemy to jakoś ładniej zrobić. No, no, pochwal się swoimi. No dobra. Trochę lepiej od ciebie, ale dalej fatalnie. Więc na razie mamy 1-1, a ja robię 2 kroki, czyli z jeszcze dalszej odległości, tutaj gdzieś ustaw. I zobaczymy, czy tym razem pójdzie ci troszkę lepiej. Let's go! O kurczę, nie mówcie, że znowu idealnie. Ej, to będzie... To będzie bardzo ciężko przebić, ty jesteś dobra w tą piłkę. Ale musi być jakiś w końcu idealny strzał na linię, ja go teraz robię. No dajesz 2 kroczki, żeby było sprawiedliwie. No, no. Teraz wymyślał jakichś sposobów dziwnych, tylko po prostu normalnie uderzę i zobaczę, no, czy wejdzie. Uwaga. No! Stój! Idealnie! Oh, let's go! Nie! Mamy to widzowie, mówiłem, że będzie. No i widzisz, jak to już normalnie strzeliłem bez żadnych zabaw, to jest punkcik pewny. 2-1. Mm-hmm. 3 kroki zrobione, moi drodzy, więc lecimy. Tu już jest dosyć daleka odległość, dlatego też mocniejszy strzał. No dobra, więc teraz znowu wymyślę coś dziwnego. No wymyśl, wymyśl, żebyś mnie nie przebił, przepraszam. Spróbujemy zrobić trochę górną. Uwaga. Ej, chyba idealnie wejdzie, chodź bliżej. No dobra, no, nie idealnie. Nie, ale na pewno bliżej ode mnie. To mamy 3-1. Ostatnia runda tej konkurencji, skup się, żeby odrobić jakiś punkcik. Uwaga. O, może coś teraz siądzie, uwaga. No teraz się już mogę bać akurat, bo odległość, jak widzicie, jest mała. Lecimy widzowie, uwaga, robimy to. Ej, to był skam. Czemu skam? No bo patrz, bo to jakoś na ukos. Ale co, remis czy nie? No właśnie chyba, bo jest... Ale nie, dobra, ja wygrałam, bo to zrobiłeś skamę, że nie, to jakoś na ukos. No dobra, zaliczymy ten punkt sobie, 3-2. Teraz będzie kolejna konkurencja i będą to rzuty karne, więc bardzo fajnie. Ale nie będą to takie zwykłe rzuty karne, bo tylko ty będziesz strzelać, a ja będę bronił. No i generalnie, jak widzicie, tutaj jest piłka. Z tego miejsca, to nie jest nawet 11 metrów do końca, tylko bliżej, będziesz strzelać na dużą bramkę. Ja jestem słabym bramkarzem. Jest 5 strzałów. Jeśli ty trafisz, dostajesz punkt, a jeśli ja obronię, to ja dostaję punkt. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tej konkurencji, więc piona... Powodzenia. Lecimy.
Sorry, noob, to nawet nie jest Brawl Stars noob, to jest też in real life noob, jak widzicie. Teraz lecimy z drugim strzałem i będzie on mocniejszy niż tamten, więc przyszykuj. Czemu w ogóle się nie ruszyłeś? Widzowie, no co mogę powiedzieć, nie hejtujcie mnie w komentarzach, ja zawsze bramkarzem byłem słabym, ale... Widać. Po prostu nie wyczułem tego strzału, to jest duża bramka. Teraz już w obronie, zobaczycie. Ale obroniłeś to też. A więc jeśli dobrze liczę, mamy remis 4-4, więc teraz robimy kolejny strzał, zobaczymy czy trafisz. Ale łatwo, widzowie, ale łatwo, ale fajnie. Ej, ale takie strzały są bez szans, serio, no co ja mam z tym zrobić? No rusz, nie, człowieku, nie stoisz w miejscu i ręce rozkładasz, no to jest. Dobra, teraz będzie ostatni strzał i jak strzelę, to ja wygrywam, na razie. A jeżeli nie, to jest jakby remis, więc dobra. Nie, no nie. Mogę strzelać na boki, bo tutaj jesteś słaby. Ona chyba mi dała, tak szczerze teraz. No i trzecia konkurencja to poprzeczki. Musimy po prostu piłką trafić w poprzeczkę. Tylko będziemy mieli trochę różne zasady, żeby było sprawiedliwie. Ty możesz wziąć z ręki, pokaż widzom jak ty będziesz to robić. Podrzuca sobie. Hop. O, i trafiłaś, ale nie nagrałem, ale było trafione. Ale to tylko pokazowe jak coś. A ja niestety nie mogę z ręki, tylko muszę piłkę położyć tu. I z takiej piłki... Ej, co jest? Ale ładnie. Więc co, moi drodzy, lecimy z pierwszą rundą, możesz zaczynać. No i zaczniemy z takiej luźnej pozycji bliskiej. Później im trafimy kolejną, tym będziemy szli dalej. Dobra, lecisz. Pierwsza miejscówka jest tutaj. Uwaga. Moja pierwsza pozycja jest właśnie z tej linii, więc mam nadzieję, że trafię. Uwaga. Nie, no nie. Go. Teraz ty też idziesz trochę dalej i strzelisz z tej linii. Zobaczymy, czy tutaj dokopiesz w ogóle. Uwaga. Ale nie po ziemi, poprzeczka jest tam wysoko. Mordeczki, teraz pozycja już troszkę dalsza. Będzie to 11 metrów, czyli rzut karny. I stąd muszę w poprzeczkę walnąć. Let's go. Aż za wysoko jest. No. Więc mamy jeszcze po ostatnim strzale w tej konkurencji, ale zaraz będzie najlepsza ostatnia konkurencja, więc oglądajcie do końca. Lecisz. Brawo! Gratulacje! Okej, więc teraz linia pola karnego, 18 metrów, jak się nie mylę. No i zobaczymy, czy stąd w ogóle dokopię. Powodzenka! Ale to pole karne jest duże w ogóle na tym boisku. Dobra, lecimy. Ładnie leciała, nawet bramki nie trafiły. Mordeczki, teraz chyba najmocniejsza konkurencja. Posłuchajcie, idziemy tam troszkę do tyłu i ty będziesz musiała zabrać mi piłkę. Ale bez faulowania, tylko ja będę się kiwał z tobą. Nie możesz mnie faulować, nie marzenie. Dobra, lecimy. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste. Ona fauluje, widzowie, no. Kobita chyba zmęczona, trzeba kończyć ten odcinek. Trzeba było kobietę na ławkę rezerwowych posadzić, ale dobrze ci poszło, piona. Tobie też. Dzięki. Zobaczymy, czy w ogóle jeszcze umiem dookoła świata zrobić. Kiedyś umiałem, ale teraz już może być ciężko. Uwaga. Druga próba. Prawie. Do trzech razy sztuka. To wszystko przez buty. Let's go. Mamy w końcu. Udało się.